Idziemy obejrzeć i 8 Polaków, więc wszyscy jeden imigrant. I tu nie chodzi jak coś o ustawkę po meczu, tylko o filmik na YouTubie. Spartiatik! Zebrałem na kamerkach 8 Polaków z krwi i kości, urodzonych i mieszkających w Polsce. Ale pomiędzy nimi ukryłem jednego imigranta. Zadaniem Polaków będzie... Jakiego kraju? Dobra, na oko. Kto nie jest Polakiem? Numer 9? Ale to ja! W sensie to nie ja, ja nie brałem udziału w tym programie, nawet komputera nie mam. Imigranta. Mają na to 6 rund, jeśli im się to uda, wygrają 500 zł. Wow. Pierwsza runda startuje teraz. Co on powiedział? Teraz macie 10 minut, let's go. Siemano. No, hej. No, hej. Jak wam życie mija, jaka u was jest... Czekaj, Boże, nie słuchałem zasad. Muszę cofnąć. Wiem, że zaraz przecież ciągle byś go cofał, ale na sekundkę, to trwa tylko 30 minut. Zbawicie to? Zbawicie 30 minut? 6 rund, jeśli im się to uda, wygrają 500 zł. Wow. Kto wygra 500? 500 do podziału na 8? A tak to jeden sam wygrywa 500? O kurde, to lepiej wygrać samemu. Dzięki Assassin Bryce za Prime'a, dziękuję ci bardzo. Pierwsza runda startuje teraz, macie 10 minut, let's go. Siemano. No, hej. Siema. Jak wam życie mija, jaka u was jest pogoda? Wiecznie. Oni chcą się po pogodzie rozpoznać? W sumie ja nie wyjaśniłem, ale to jest osoba, która mieszka w Polsce. Weźmy może... Dobra, z jakiego kraju jest ten imigrant? Przejdźmy do jakichś konkretów, bo to jakby... No, ja mam fajne pytanie. No dawaj. Gdzie się urodziliście? W jakim mieście? Ja w Katowicach. O, ja też w Katowicach. To może po kolei, co? Świnoujście. Okay. Lwówek Śląski. Ja się urodziłem w Łodzi. Lwów? To jest na Ukrainie. To jest imigrant. Ten ty przyznał się nawet, on nie wie? Katowicach. To może po kolei, co? Świnoujście. Okay. Lwówek Śląski. To jest Ukrainiec! On przegrał już, debil. A oni nie słyszą, co on mówi? Częstochowa. Lublin. Radziejów. Lubliniec. A Lubliniec chyba słynie z psychiatry roka. Nie, nie. Ty słyszysz, jak ten tył gada? Przecież on nie gada... jest... Lublin. Radziejów. Lubliniec. A Lubliniec chyba słynie z psychiatry roka. Ty, słychać, że zaciąga. Nie no, jak oni nie skapną się, to jest przegrana. Ko. Nie, nieprawda. Tam jest zamknięty ten psychiatryk. No mam kraty właśnie na oku. Ale widzę, że znaki przemycasz. Musi być Polakiem, nie? Nie, no co wy. Znaczy tak, jestem Polakiem. No dobra, dobra. Jak on topał, nie? Aha, czyli to nie jest Polak, on. Jak to? Ósemko, jakieś problemy z kamerką. Może ci się telefon wyłączył czy coś? O, internet chyba. Ojoj. Ale to dobra, to my kontynuujemy rozmowę, a ty próbuj ogarnąć. Dobra, to ja mam takie pytanie. Co macie najbardziej polskiego przy sobie? Ja zacznę. Nic. Dziurę w kieszeni. Nie no, w dupę. Co ja mam polskiego na chacie? W sensie teraz przy sobie. Ty. Co jest taka polska rzecz? Ja się nie znam na zagranicy, to nie wiem, co jest polskie. Ketchup to nie polskie. 2 złote. 2 złote do końca miesiąca. Alkohol. To nie, ten też. Wszyscy nagle wódkę mają. No ale jak to są imigranci ze wschodu, to wódka to nie pomaga. Sesafter dał na Goliborda 5 złotych. Chciałbym tylko powiedzieć, że jak twój widz i osoba bi, bardzo chętnie bym cię chętożył. A tak w ogóle to jebać homofobów na czacie oraz cmonbrugów. Każdy jest równy, masz rację, dziękuję bardzo. Dogadamy się na priv, nie? Ty no naprawdę! Klapki Kubota, to jest oznaka bycia Polakiem. Słuchajcie, będąc w pracy, ja nawet nie wiem, co mógłbym pokazać. Ja też nie wiem, co pokazać, ponieważ jestem w trakcie wyprowadzki, więc parówka. To jest ta z Biedrony. Ona jest z Polski. Ty, Biedronka nie jest przecież polska, co ja gadam. Parówka polska. Ja mam znaki, jeszcze mam znaki na ścianie. No. Jezusemka wróciła. Witamy z powrotem. Parówka jakaś tam na P. Parówka P-word. Nie? W sensie, że imię na P, nie że P-word. Patrycja, no. Jego. Co ja mam polskiego? Ja mam polskiego kubek polski, w który każdy ma w sumie w domu taki... Najbardziej polski to jest taki szklany, co jak szklanka taki wygląda. Szklan. Jest polski, zdecydowanie. Najbardziej co mam polskie przy sobie to papier toaletowy, bo chusteczki mi się skończyły. Wiem, my przenosiliśmy... Słyszałeś jak on to powiedział? To nie jest Polak.
polskie przy sobie to papier toaletowy, bo chusteczki mi się skończyły. Wiem. Słyszałeś to? Wiem. On powiedział tak, wiem. To on jest z Ukrainy, ja to słyszę już. I to nie dyskryminuje, on nie jest Polakiem. I to nie jest nic złego oczywiście. On powiedział wiem, nie powiedział wiem. Tylko wiem. O, Ukraińcy tak mówią, oni tak zaciągają niektóre litery, nie? Zauważyłeś? Przenosiliśmy kubki do pracy. Ja mam bardzo ciekawy kubek. Kubek Barka. A ja mam kiełbasę to... polską. Czemu ty masz kiełbasę obok komputera? Żyję w akademiku, mam obok lodówkę, blisko, więc mogę jeść. A poza tym jestem Polakiem, potrzebuję kiełbasy obok siebie, polskie. To Polak? Ej, potrzebujesz kiełbasy? Podejrzane. Jesteś Polakiem? No jestem, jestem. Co ma kiełbasa do tego? Słuchajcie, zostały wam 3 minuty. Szukajcie, szukajcie. Jak byliście młodsi, tam, nie wiem, 8-9 lat, jakie... W ogóle nie mam kiełbasy w domu, bo Polak nie potrzebuje w domu kiełbasy, bo ma do niej dostęp 24/7. Gdziekolwiek, po co to jeszcze w domu mieć? Wiesz, o co mi chodzi? Dlatego nie trzeba mieć jako Polak kiełbasy na chacie, żeby być Polakiem. Taka prawda. Właśnie imigrant myśli, typowy imigrancik myśli, że Polak równa się kiełbasa. I to się zgubiło. Szóstka to nie Polak. Mi tu wyjdzie zaraz, że tu nikt nie jest Polakiem. A tu tylko jeden nie jest, a nieważne. Gdzie lubiliście oglądać? Reksia. No to po kolei może też, jedynka? Golek i Lolek. Marta mówi. Co to jest? Ja to generalnie oglądałem całe kartony. Ale czekaj. Jedynka? Golek i Lolek. Marta mówi. Kojarzę tą bajkę, ona była na Mini? Czy gdzie? Bo kojarzę tego psa. Co to jest? Ja to generalnie oglądałem cały Cartoon Network. Młodzi Tytani, Wyspa Totalnej Porażki, to były takie moje top. Ja lubiłam też Reksia i Kota Filemona. Ile oni mają lat? Typu 40 średnio wieku na tym DC? A co tu w dupę chodzi? Ty Reksio, Bolek i Lolek, to są takie gówniane bajki. To bez... Pieprzę cię po prostu. Nie będę się z tobą pieprzył. Te bajki są cienkie. Nikt tam nic nie gada. Gówniana grafika. Dużo lepsze bajki były tak. Fox Kids. Cartoon Network. Wiesz, o co chodzi? Nawet na Mini. Zig Zap. Co ty mi pieprzysz o jakimś Bolku i Lolku pieprzonym? No bodajże tak to się nazywało. Nie podobały mi się bajki, co nic nie gadali. Demon, that's the shit, no to było dobre. Co to jest w dupę Psi Patrol? O, ta baluga, klasyczek. Ta balugę oglądałem z dziecka, a później tak 8-9 lat to był Ben 10, Pokémony. No wydaje się, że moją ulubioną bajką są pingwini z Madagaskaru, ale ogólnie to też dołączy się do numeru 3 z całego kartonu. Ty, ale wiesz, co mnie wnerwiało w pingwinach z Madagaskaru? Bo to była taka bajka, nie? Oni mieli gorszą grafikę niż film Madagaskar i mnie to zawsze wnerwiało, że taka grafika słaba jest w porównaniu do filmu. Że są takie tekstury niedorobione. I zawsze mnie to wnerwiało w tej bajce. Network. Ja tak samo z Cartoon Network, aczkolwiek jeszcze lubiłam Krycika. Czeski. Barbie. Ty, oglądałem Barbie, ten film. A wiesz czemu? Od razu ci mówię, to chyba na ZigZapie leciało. Cały film leciał normalnie. Barbie i coś tam. Ty, nie pamiętam, ale... To miał tak słabą grafikę ta bajka, że jak to się mogło podobać w ogóle wtedy komuś? A co dopiero dzisiaj? To miało tak gównianą grafikę, jak... To miało grafikę jak filmiki Tera na YouTubie, co ludzie robią dla jaj, jako memy. To miało taką grafikę. A tryhardowali przy tym. Dzięki, Kremin, za 24 lata. To nie jest tak, że oglądałeś malowidła na ścianach? Jakie malowidła? Peter Rużeten, albo te, o tych psiakach. Przyjacielskie Szonkowa, o. Ja Gumisie, potem jak byłem starszy, to Władcy Much oglądałem, ale Zigzag McQueen nie tak w serduszku. Zbliżaliśmy się już do końca rundy, a nasi gracze nie mieli żadnych tropów. Ale to wkrótce miało się zmienić. Mogę powiedzieć... Nie, była bajka, chyba Złomek, nie? On miał odcinki. Złomek. Że tam w Japonii był coś takiego. Pamiętam, coś takiego było. Rzecz. Chciałem powiedzieć, że ta osoba przecież nie musi nie mieszkać w Polsce. Mogło być tak, że na przykład miała rok i się wyprowadziła do Polski. Więc to nie wiem, czy jest sens w takim szukaniu. No tak, ogólnie też polskie przedmioty też nie mają jakby znaczenia, bo jak ktoś mieszka w Polsce, a jest imigrantem, no to nie ma znaczenia i tak, bo po prostu mieszkasz... O, słyszałeś, co on powiedział?
To on nie jest z Polski. Tu mi... Nikt tu nie jest z Polski. Wszyscy są Polakami. Jestem narodowcem. Czekaj, poniosło mnie już za bardzo. Precz! Z polskiego Discorda w sensie, bo na Polski zapraszamy. Nie mają jakby znaczenia, bo jak ktoś mieszka w Polsce, a jest imigrant. Ale słuchaj, jak on mówi teraz. No to nie ma znaczenia i tak, bo po prostu... Słyszałeś? On tak powiedział inaczej. Mieszkasz w Polsce, to masz te polskie dzieci obok siebie. Nie wiem, fakt. Każdy wie w sumie, kiedy był chrzest Polski, no nie? Ale w sumie to jak ktoś odpowie, to już reszta będzie wiedzieć. Nie, to właśnie. No. Nie ma sensu. Chyba, że ktoś da złą odpowiedź. No właśnie. Dwójka mi śmierdzi, więc dwójka, w którym dobra. Ten... 966 była? Ja ona normalnie do chłopa mówi, że śmierdzi chłop. A jakby do niej tak powiedzieli, to byłby cancelet? No dobrze, dobrze, no. Ja bym nie wiedział, sorry. Piekło mężczyzn. A jaka była stolica przed Warszawą? A to było Gniezno, to był jeszcze Kraków? Kraków. I koniec rundy, proszę państwa. Ja chowam kamerki, żebyście mogli zagłosować anonimowo. Weźcie karteczki, weźcie długopisy, napiszcie numerek osoby, która myślicie, że jest obcokrajowcem. Dobra, czekaj, tak na szybko, nie? Napiszcie numerek osoby, która myślicie... Na pewno bym wypieprzył... szóstkę. Bo on powiedział... Nie, szóstka to była? Nie, siódemkę, bo on powiedział takie nie. Czy jakoś tak, już się pamiętam. Wypieprzyłem siódemkę. Wie, że jest obcokrajowcem. No, powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie taka przewaga głosu. 6 głosów aż padło na osobę, która odpadnie. A jest to numer... 7? 2. Słuchajcie, po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy chcecie grać dalej, czy chcecie zakończyć teraz rozrywkę i podzielić się hajsem. Ale jeżeli w tym gronie nadal jest imigrant... Ty, to tak wygląda, fajny system. ...to z buta on wygrywa całą sumę, także zastanówcie się. Nie no, oczywiście, że gramy dalej. Gramy dalej. Dobra, kolejne 10 minut startuje teraz. Miłej zabawy. Proszę państwa, szybka przerwa na reklamę. Sponsorem tego... Polecamy oczywiście od niego, od Hodo, wszystkie rzeczy. Zapraszam do opisu. Gaminate oczywiście w opisie, klikajcie i pijcie ten boski napój, a teraz wracamy do filmu. Mogę jedno pytanie, które sprawdzi parę osób. Pytanie, no czy znacie gwarę swojej miejscowości? Tak. Dobra, jak się mówi na reklamówkę, widzowie, u was w mieście? Jak się mówi w mieście u ciebie na reklamówkę? Szczerze zapytam, bo reklamówka ma najwięcej synonimów. Bo u mnie tytka na przykład, słyszałeś takie powiedzenie jak tytka? W Łodzi się mówi tytka, ale siatka to wiadomo, ale siatka to się mówi chyba w całej Polsce. Ale tytka, normalnie tytka na łeb i za ojczy... tego oglądajmy, Ojczyznosław, luj. Śląska! Śląsk! Nieważne. Nie każdy wymieni 2-3 słowa. No to Hasiak to jest kosz, Hausen to jest dom, mieszkanie. Dobra, ty ona z jakiegoś Śląska. Nie każdy wymieni 2-3 słowa. No to Hasiak to jest kosz, Hausen to jest dom, mieszkanie, ogólnie miejsce, gdzie się mieszka. Brzmi jakby po niemiecku mówiła. Ej, czekaj, co to? Niemiecki imigrant? Trzeciego nie wiem, teraz bym ci chyba nie wymienia. Jak już jesteśmy w temacie Katowic, to bala, to piłka, bajtel. A balas to gówno. Nie no, ale serio ci mówię, balas. To dziecko i ja nie jestem pewna, czy mogę powiedzieć, ale burdel to bałagan. Można powiedzieć. Teraz ja chciałbym zabrać głos. Ja mieszkam w centrum Polski, w Łodzi. Znaczy no, obok Łodzi. Ty, ciekawe co powie. Ty, on mu powie reklamówkę. No musi powiedzieć. No co innego ma powiedzieć, jak nie reklamówkę? To najbardziej. Tak naprawdę w Bełchatowie. Łodzi. Nie wiem, czy my mamy gwarę, przynajmniej mi się nie kojarzy, ale kojarzę parę słów w Gwarze Śląskiej, więc... No, zawiodłeś mnie. Tak samo u mnie. Ja nic nie mogę sobie przypomnieć, żeby cokolwiek było w moim... Żulik? No, jest żulik, ale poza Łodzią też. To jest taki wypiek, żulik. Taki jakby chleb ciemny. On jest na słodko bardziej, ale bardzo dobra rzecz, jak nie jedliście nigdy, żulik. Ale ciekawe, że akurat z Łodzi jest coś takiego jak żulik w dupę. Akurat z Łodzi, miasto żuli, jest jedzenie, co się nazywa żulik. Nie interesuje RNG mnie oddaję. Nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Dzięki. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Piotr pedał na Goliborze. Jak sywa w szkole żulik? I na czarnych potrzeba, by wyciąć nas. Jeden punkt niech zapierdala. Co? Nie pisz tak! Co ty napisałeś? Dziękuję, że zasłoniłeś kawar i basz i subem tego nikczemnika. Dziękuję bardzo.
rejonie. Ja też nie chcę trochę skalecić tego, bo ja mówię, ja tylko słyszałem po prostu, ale gumi Klejza to są te kluski śląskie. Skipka jakoś. Dobra, a ja ze Śląska to znam tylko modrą kapustę. Zjadłeś kiedyś? To jest na Śląsku się takie rzeczy je. Tak, to jest kromka chleba. Kromka to jest śnita bardziej. No ale mówię, ja jestem w Polsce, więc... W sumie z takiej gwary to klasycznie gira, czyli noga bimba jako tramwaj. A gira to sznek, normalne. Czyli pokazywać jakąś dziwną minę. Ja jestem z Kujaw i u nas w sumie jedyne jakieś słowa, które kojarzą mi się z Kujawami, no to jest a pójdziesz ty, no to jest wynoś się czy coś takiego. Albo na przykład adygo. Wynoście się. No ja w sumie od dzieciaka na Śląsku mieszkałem, więc... Frela dziewczyna, kardus chłopak, ancla to jest no po prostu pokój jakby, izba, krepet. Dobra, on i mi... Słyszałeś, znowu go przyłapałem, że zaciągał jakieś słowo. Znowu. Dziewczyna, kardus chłopak, ancla to jest no po prostu pokój jakby, izba... Ale to słychać! 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 To jest... On jest z Ukrainy lub Białorusi. Izba, krepel to jest pączek, no nie wiem, sporo tego jest. Ale oczywiście to nic złego, to ja tylko mówię, nie? Jak na razie nikt w tej rundzie nie wydało się podejrzany, ale wkrótce jedna osoba miała zwrócić na siebie uwagę pozostałych graczy. Ale czy jak byliście w podstawówce, to jakie przedmioty po trzeciej klasie wam dochodziły? O, to jest dobre pytanie. Bo mi dochodziło fizyka, chemia, biologia i geografia. Co? Znaczy, bo jestem nowy system, ja miałem gimnazjum. To jakby licząc, co w gimnazjum mi doszło, bo ja nie miałem podstawówcy chyba fizyki. Nie wiem, ja miałem podstawówce przyrodę, geografię. Ty, fizyki chyba nie miałem. Przyroda na pewno było i później już tego nie miałem. Ja dopiero w gimnazjum miałem biologię, fizykę i tak dalej. W dupę technikę. Nie pamiętam, co tam było. Na przykład. Mi przyroda. Ja miałem przyrodę w czwartej klasie podstawówki. W czwartej klasie miałeś biologię? Właśnie. To jest... mi się nie pasuje. Biologia to jest chyba połączone coś. Przyroda coś jest połączona. Sama to zainicjowała i ją kicknął. Wydaje. Mi się kojarzy, że biologię to się dopiero miało... Gimnazjum. Gimnazjum dopiero się miało. Gimnazjum zaczynała się biologia, chemia i fizyka, a w podstawówce była przyroda. No przyroda była. Przyroda była do szóstej klasy, siódma, ósma. No tak, tak. Wtedy dopiero no. Dobra, ona już wie, że ją kikną, a sama to zainicjowała. Ona już to wie. Ja jeszcze miałam poza plastyką technikę. No technika była. No zawsze na technice się robiło kanapki w sumie. Śmiesznie było. U mnie się... Były w ogóle tylko na technice takie duże zeszyty, A4 to się nazywa. I na całą stronę znaki drogowe się rysowało. W dupę nie mam pojęcia czemu. Co to w dupę jest? Było tak, że dziewczyny robiły właśnie takie, było się kanapki, jakieś tam kuchenne sprawy. Rozmowa skręciła w innym kierunku i wtopa ósemki poszła w niepamięć. Ale to tak. Dobra, ja mam inne pytanie. Jak byliście za dzieciaka, to wasze ulubione przysmaki? No kiedyś, no są takie słodycze, których teraz już nie ma. Na pewno pamiętacie, na przykład jak pałeczki lodowe, czy orężada za 50 groszy, więc od jedynki zacznijmy może. U mnie to były jeszcze te pierwsze duszki, maczugi oraz maczugi, Kinder Joy. No dobra, a co? Dzięki kończ za 53 lata, Sigma. Coś jeszcze? Na pewno pamiętasz, coś tutaj nie ma. Sopelki za 50 groszy były kiedyś takie. No to pałeczki lodowe, no. Ja bardzo lubiłem maczugi, lubiłem gumy kulki, co były w tych takich podłużnych, tych co były... Po 10 groszy. Tak. No. Miałem lody kolorki, to właśnie, to nie były pałeczki, tylko były żółte, niebieskie i czarne. Nie no, ale to nie ten, nawet nie jest podejrzany ten pałeczki, typ. Pałeczki, one 50 groszy kosztowały. U mnie ulubione, to były właśnie też te pałeczki, te lodowe. Były jeszcze takie lody, takie ale kuleczki, inne, coś takiego. No ja zawsze nie wiedziałem, w ogóle ja nie wiedziałem, że to jest do jedzenia. Myślę, że to jest do zmywarki, czy tam nawet nie wiedziałem, że istnieje zmywarka. To bardziej do mycia garów po prostu. Te lodowe. Były jeszcze takie lody, takie ale kuleczki, inne, coś takiego. Wiem, że ostatnio znowili chyba produkcję, bo ostatnio właśnie nigdy, widziałam w sklepach. Właśnie te gumy za 10 groszy też zawsze kupowałam. Dobra, to ja ze słodyczy najbardziej lubiłam te takie kolorowe, papierowe pieniążki. One też były właśnie na sztuki tam po kolei. Kurde, nie pamiętam, jak one smakowały. One smakowały jako płatek? Bo ja nie pamiętam totalnie smaku tego gówna.
10 groszy bodajże sprzedawane. Bardzo lubiłam te napoje Jupik. Pamiętam? O, Jupiki były. W szkole też dostawaliśmy w klasach 1-3 te przekąski. Było rzodkiewka, mleko, to ja właśnie uwielbiam to mleko. Serio, rzodkiewki dawali u mnie mleko tylko. Ale nikt tego nie chciał pić. Był tylko bazowy smak, a słyszałem w ogóle, że w różnych szkołach to było i truskawkowe, i czekoladowe. U mnie tylko białe. Dzięki Marcin za primę, witam, witam. W sklepiku szkolnym pamiętam były papierowe, znaczy papier do jedzenia w postaci banknotów i takie podłużne, takie różyce, oranżatki, nie wiem czy pamiętacie. Kojarzę takie gówno. Koniec czasu, proszę państwa. Ja pamiętam bardziej takie takiej tej, że czekoladowe mleko się niby robiło z tego, że piłeś przez to, ale to nie działało, to był syf. Jak ktoś kiedyś próbował, to wie. Ale lipa. Jak będziecie chcieli, to możecie dokończyć to w następnej rundzie, ale teraz musimy zagłosować. Szczerze ty, bo za szybko już tak ten. Będzie to w następnej rundzie. Tak, musimy zerknąć, no, kogo by kiknąć. No szóstka to już mi wcześniej śmierdziała i siódemka, to ja bym szóstkę kiknął albo siódemkę, tak szczerze na tym etapie. Ale też ósemka trochę się wpieprzyła z tym, że przyroda, ale tam mogła być po prostu pomyłka, to mogło być dawno temu i się pomyliła. Dłużna. Dwa, jeden, koniec czasu proszę państwa. Ósemkę, ja czy szóstkę kiknął. Jak będziecie chcieli, to możecie dokończyć to w następnej rundzie, ale teraz musimy zagłosować. Słuchajcie, trzy osoby zdobyły po dwa głosy. Trójstronny remis, także nikt nie odpada. Powiem wam, kto dostał, kto był zagrożony. Jaki? Numer 1, numer 3 oraz numer 6. Pytanie, no właśnie, czy gramy 6. dalej, ale chyba gramy dalej, nie? No to gramy dalej. No dobra, to 10 minut kolejne startuje teraz. Let's go. Dobra, to może dokończmy to, o czym rozmawialiśmy. Ej, doktor Hodo fajny content ma teraz, nie? Dobrze, że go robi, bo mogę na niego reagować. To ja też bardzo lubię te gumy, również maczugi, to jest klasyczek. I jeszcze czy pamiętacie takie cukierki na takim sznureczku? Nie pamiętam jak się... Dobrze, że niektórym się chce na tym YouTubie, nie widzowie? Bo dzięki temu my możemy to oglądać, nie? W sensie no... Ja mogę na to reagować dodatkowo jeszcze, no, no fajnie, nie? Dobrze, dobrze, że niektórym się chce. No. Pamiętacie tą hubę bubę taką zawianą w rulonik? Taką lody, bikminki, te trzy smakowe. One były the best. I coś, co mi w sumie da gwarancję, że jestem Polką, to pamiętacie Fortunę? To z Monster High? To pewnie... Nie, dziewczyny bardziej będą kojarzyły. Tak, pamiętam, zastanawiałam się, czy o tym powiedzieć. Jezu, one były najlepsze tak, w ogóle. Tak. O co chodzi, Fortuna, przy to jest piwo, co? I szyszki, szyszki w... O, szyszki, bez kitu, no, zapomniałem o tym. Ja tylko znam szyszkę bałp. Jeszcze były takie na przykład arbuziki po 10 groszy, takie gumy. Pamiętacie może ten jogurt Paula albo Danonki? Z Danonków się lody robiło. Magnesy z alfabetem całym. No i pieski tu było, no było. Danonka. Słuchajcie, bo ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo jakby każdy nagle zlał to, ale mi cały czas nie pasuje numer 8 pod względem takim, że jak pytała o szkołę, to mówiła, że co wam przyszło po trzeciej klasie podstawówki. Dobrze, króciutko, lecimy. I w ogóle. My zaczęliśmy mówić, że to nie przyszło po trzeciej klasie, tylko że to zaczęło tam później. I ty zaczęłaś nam przytakiwać, no w sumie tak, faktycznie. Pierwszy dyny. Dobra, ja mam wyjaśnienie, bo ja jestem po ósmej klasie od razu. Ja miałam 8 klas skończonych i od razu miałam biologię, geografię i podzielone to miałam od razu. Dalej no ta, ma to sens chyba. Podstawówki bo zamiast miałeś... gimnazjum miała to. Tak w sumie nie wiem, jak to wygląda. Biologię, geografię i w ogóle? Tak. I to jest, w sumie jak możesz sobie biło? Nawet wpisać, kurde, w neta. Ale ja mam młodszego brata i też mogę to potwierdzić. Bo mój brat jest teraz po czwartej klasie i jemu doszło teraz biologia. No dobra, no to okej, bo ja przynajmniej mnie zawsze mówili, że dopiero w szóstej klasie dostanę biologię, geografię, a zniknie mi przyroda. Okay, no czy jaka szkoła idzie jakim trybem? Trop z przedmiotami w podstawówce okazał się być ślepym zaułkiem, ale piątka wpadła na ciekawy pomysł. Ja bym może teraz zaproponowała, żeby każdy pokazał, jaki ma ustawiony język. Nie każdy pokaże dowód po prostu. Pokaż dowód do kamerki i mamy po problemie. W swoim telefonie. O, bez kitu. Wiesz co, bo niektórzy używają telefonu jako kamerki i to nie pokażą, nie? Mogę kompa pokazać? Pokaż no. A co oni pokazują? Po jakiemu będą mieli poniedziałek napisane?
Ciekawe, siódemka nie pokazał swojego telefonu, ani nie wysłał screena. No, on już śmierdział wcześniej, oj, oj, oj. Pewnie każdy, nawet może do tej pory, pamięta, jakie były najbardziej popularne smaki Tymbarka. Jabłko mięta. Generalnie mam jedno zastrzeżenie co do pytań właśnie o takie rzeczy, bo przecież osoba mogła, powiedzmy, nie wiem, mieć rodzinę w Polsce i po prostu przyjechać na wakacje i też mogła bezproblemowo jakby jeść te wszystkie słodycze, które my, nie? Mogę pytanie, bo już trwą go od paru minut. Jaka była lektura u was na maturze? Nie pamiętam. Zemsta? Nie, jak to się nazywało? Nie pamiętam, ja to na wypieprzeniu, na wypieprzone jajca na maturze, nie? Ja wyszedłem, już nie pamiętałem, że ją pisałem. Ja nie pisałem matury. Ja w tym roku piszę. Aha. A bo dobra, po trzy lektury po prostu z podstawówki. Zapardoste, bo w podstawówce to dla nas... Dobra, jak to dziwnie gada, kik go. Słyszałeś to? Lektury po prostu z podstawówki. Zapardoste, bo w podstawówce to dana szkoła ustala i to może być każda książka. No ale nie miałeś Puszczy na przykład? Ja miałem Akademię Pana Krajca. Problem jest taki, że tutaj są ludzie w różnym wieku, więc to się chyba też nie zgra. Ale dobra, niech testują. Mają jeszcze dwie minuty. Dobra. To ja mam pomysł. Czy zauważyliście, że na przykład ktoś mówi z jakimś akcentem? Bo tak. Ja zauważyłem... Szóstka, siódemka, ty, dziesiątka... Kurde, nie ma nawet. Dwie osoby, które mówią... Mam wadę wymowy. No dobra, ale jest jeszcze jedna osoba, którą ja widzę, którą słyszę bardziej i słyszę taki lekki akcent, jakby nie była z Polski. Dobry trend. A kto według ciebie ma inny akcent, tylko ty. Po polsku? Według mnie ósemka troszkę mówi takim inaczej, troszeczkę mówi... Ty jak się uwziął. Ufam na tą ósemkę, wszystko na nią. Podejrzane. Ja wam mogę... Wiesz, zaraz pana to dłucza, albo mogę powiedzieć Litwo i trudno moja, ty jesteś jak zdrowie. No bo jesteś z Litwy, imigrantkom. Es? Kuźwa macie, no jak wybierzecie mnie, to przegracie, ja wam mówię serio. I może z Litwy mówisz? Czemu? Litwo, ojczyzno moja! Ja mogę z zamkniętymi oczami powiedzieć, ja szóstkę miałam z polskiego, podstawówka. Podstawówce nie było inkantacji. Było. Proszę państwa. Inkantacji właśnie kojarzył mi się z z nieważne z kim, ale to jest dziwny czarodziej. Z polskiego, podstawówka. Podstawówce nie było inkantacji. Co to jest inkantacja, ty? Trzy, dwa. Podstawówce nie było enchantowania na lekcjach, widzowie. Co on pieprzy? Jeden. No i co? Kolejne głosowanko. Nie wiem, czy jesteście bliżej tej decyzji, czy to wam coś pomogło, co się teraz tutaj wydarzyło. Nie. Zaraz się przekonamy. Chowam kamereczki. Jemu nie chodziło o inwokację? Zagłosować. Czekaj, kogo kiktał zanim tego? Anko, nie wiem, czy jesteście bliżej tej decyzji, czy to wam coś pomogło. Ja myślę, że kikną, bo tak tą ósemkę atakują, ale chyba nie kikną. Myślę, że w końcu kikną szóstkę albo siódemkę, nie? Co się teraz tutaj wydarzyło? Nie. Zaraz się przekonamy. Chowam kamereczki, nie widzicie się, pomyślcie na kogo zagłosować. Czyli ósemkę chyba kiknął. Mamy przewagę i to sporą. 5 głosów padło na osobę z numerem... 8. Przegracie, ja mam... Pytanie, czy lecimy dalej, do was. No tak, ale lepiej zmniejszyć. Jak to... Ej, jak to jest? Ostatnio podbijam do ciebie po zdjęcie, a ty mnie złapałeś za fiuta i powiedziałeś, że on fajnego i potem zrobiliśmy zdjęcie, no. Ale mi ręka śmierdziała, mógłbyś się umyć następnym razem? Ryzyko. Myślę, że już nie. Już na pewno nie. Ale co? Nie, no jedźmy dalej. Ale czekajcie. Bo ja potem jadłem, nie? I trochę lipa była, nigdzie nie było klopa, żeby się umyć. Jedna osoba mówi nie. Czy nie wydaje wam się to podejrzane? Dwie tak. osoby. Dobra, to zróbmy tak. Ręka do góry, kto chce grać dalej. A mi to obojętne, możemy grać dalej. Spokojnie. Jak zgadną, to będzie wiadomo, że trafił. Nie, tu chodzi o to, że oni grają, dopóki uznają, że grają. Rozumiesz? Ale im mniej ludzi zostanie, tym mniej, na mniejszą ilość ludzi dzieli się wygraną. Ale jak na przykład wśród ludzi, co zostaną, będzie ten imigrant, to wtedy on wygrywa i wszystko sam zgarnia. A w sumie... Dzięki Kiranek za 10 lat. Dobra. No dobra, czyli rozumiem, że gramy dalej. Jednak wszyscy są zdecydowani. Kolejne 10 minut zaczyna się teraz. Mam pytanko, czy mogę na szybko jeszcze wytłumaczyć, dlaczego nie. Ja dałem na ósemkę? No. Mi cały czas, już od samego początku, jak tylko weszliśmy, to słyszałem ten akcent. Słyszałem, że była z Anglii. Nie wiem, czy też zauważyliście, co ale ty pieprzysz? Wpadała jakby też angielski. Nie no, co on pieprzy? Z Anglii w dupę?
takie słowa. To jeżeli chodzi o pytanie właśnie o te lektury, zróbmy tak, żeby każdy... Ty, on też ma akcent. Ej, może każdy Polak ma akcent Polaka i dlatego to tak brzmi. Powiedział jedną, ale nie może się żadna powtórzyć. Ciekawe, że to jedynka zaproponowała tę zasadę. Zaczniemy od tyłu, zaczniemy od dziewiątki. No to ja mogę, no dobra, mogę, no to Akademia Pana Kleksa. A tylko z podstawówki? O. Oni gadają o lekturach teraz, ta, bo nie słuchałem. Jaką lekturę byś podał? Jaką lekturę byś podał? Akademia Pana Kleksa, no zemsta było, czy tam zdrada, jak to się nazywało. Pamiętasz, nie? To był Pan Tadeusz. Pustyni w puszczy, krzyżacy. Dzieci z Bullerbyn? Co ty pieprzysz? Ej, obcy, nie, ten obcy, nie, czekaj. Obcy 7? Nie, czekaj, jak to było? Nie, czekaj, Zyby? Nie, czekaj, Zyby? Tak? Całego okresu. Siwionka, powiedziałeś, no to czepienie młodego Wertera. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie, nie czytałam. Serio? Ja pamiętam, że miałem akurat Wertera jako opcję w technikum. No to okej, okay, no to jako klasycznie lalka. No dziady, wszystkie części, żeby nie było... Mi się wydaje, że też do niczego nie prowadzi. No, no chyba marnują czas. Ja no dobra, jak już zaczęliśmy, no to dokończmy. Na 18 Zyby, ty. Też, no. Kamienie na szaniec. Powszech, który jeździł koleją. Ja mam chociażby dżumę 3984. Mogę wam jeszcze pokazać. To na rozszerzeniu chyba było, bo nie miałem tego w gimnazjum czy kiedy. Zaś, że mam coś takiego jak lekturowo i to, co się uczę w Polsce, to jest to, że mam normalnie wszystkie streszczenia lektur polskich. Uczy się tego w Polsce? Na iPhone'ie to trzeba kupić, więc specjalnie pod odcinek bym tego nie kupował. Nie wiem, no czy może tylko mi się wydaje, ale powiedziałeś, że to, co się uczy w Polsce, więc... Ajajajajaj, co? Uczy się tego w Polsce? To, że mam normalnie coś takiego jak lekturowo i to, co się uczy w Polsce, to jest to, że mam normalnie wszystkie streszczenia lektur Chyba go kiknę. Polskich. Uczy się tego w Polsce? Na iPhone'ie to trzeba kupić, więc specjalnie pod odcinek bym tego nie kupował. Nie wiem, no czy może tylko mi się wydaje, ale powiedziałeś, że to, co się uczy w Polsce, więc to no, trochę zabrzmiało, jakby gdzieś indziej mógł się uczyć. Tak. O tak, ma pani to jest! Tak jakbyś się przeniósł i zaczął uczyć w Polsce. Słuchajcie, możecie tak zrobić, ale ja wam mówiłem wszystko o podstawówce, spoko. Ale się wkopał chłop. Dobra, chodzi o to, stary, że... 4 wygląda na Ukrainkę. Ona? Czemu? Ktoś mógł po prostu przyjechać do Polski. Nie, nie ma dywanu na tym. Nie no, ty, dywan na ścianie jest w Rosji. Poza tym, ty. Tu nie ma tak, że ktoś jest z Ukrainy. Przecież nie wiadomo właśnie z jakiego kraju jest imigrant. To jest problem. Nie wiem, mogłeś przyjechać jak miałeś 15 lat i teraz się ty po prostu uczysz. Rozumiesz, tak, może zacząć się uczyć. Jesteś teraz w liceum i masz po prostu te lektury, o to bardziej chodzi. To ja mogę powiedzieć tak, strzelajcie, ja wam na wszystko odpowiem. To nie jest takie łatwe, żeby kogoś wyeliminować, w sensie na podstawie argumentów, że na 100% to jest ona. Ciężko jest bardzo. Ja mówię, według mnie to była 8, a dalej to nie wiem. Według mnie sami co nie była impostorem. Mówiła dużo o dzieciństwie. Nie słyszałem jakiegokolwiek akcentu od niej. Tylko ty tutaj w tym gronie słyszałeś od niej. A on też ma akcent. Dobra, szczerze tak, Białoruś, Anglia, Ukraina, tu widz napisał USA, nie wiem o co chodzi, on tutaj, Hogwarts, Białoruś, nie, już było, Rosja, a ten to jest, aha, wy go nawet nie widzicie, ten, to on jest ponowno ze Śląska, ale nie wierzę mu, nie, jakichkolwiek, tu nie ma, nie, Śląsk, no to Polak jako jedyny. Akcent. Znaczy wiesz co, mam znajomego z Anglii i po prostu ja nie umiem jakby tego wytłumaczyć. Oni tak jakby przedłużają jakby koniec słowa, coś w tym stylu. Ja coś takiego wyłapałem. Wiem o co chodzi, też mam znajomego, który mieszkał całe życie w Anglii. No. Ja mam tego koleżkę, nie? 2 dni w Anglii mieszka, widzowie, on zapomniał już polskiego. Rel? Masz tak też? Normalnie z kolegą muszę gadać po hebrajsku, no bo on po angielsku też się umie, mimo że zapomniał polskiego.
Ale on takiego czegoś nie ma. No to nie wiem, no to ja o niej coś takiego usłyszałem. To jest jeszcze to wplątywanie angielskich słówek. Dla mnie po prostu to było podejrzane, więc ja tak powiedziałem. Już od pierwszej rundy głosowałem na nią. Macie jeszcze niecałe pół rundy, kombinujcie. Ja przez chwilę miałam pomysł, żeby pokazać zdjęcie z nie, dowodu, bo ale... Znaczy nie, bo zdjęcie to dużo nie zmienia. Nie wiem, ja na przykład przy sobie nie mam dowodu teraz. A M-Obywatela masz? Nie wiem, czy ktoś z zagranicy może mieć M-Obywatela na telefonie polskim. Może ktoś mieć, ja mam ziomka, który z Ukrainy i normalnie tam prawko ma. Okej, okay, no dobra. Bo teraz ogólnie prawo jazdy działa tak, że jak stasz, a masz M-Obywatela, to możesz teraz wyjechać, bo wy pewnie robiliście tak samo jak ja, to trzeba było tydzień czekać na tym plastik, nie? No a teraz normalnie jak zdasz, to masz M-Obywatela, to normalnie możesz jeździć w C. Ale dziewiątka to on jest z Ukrainy. Tyle w temacie. No to wiem. W jakim jesteście banku? Ja jestem bank. ING. ING. ING to są Niemcy, ta? Dobra, trzech Niemców jest. PKO, ten co z żubrem. PKO, ten co z żubrem? Ten zielony. Nie ten zielony właśnie, bo ten się pisze trzema literkami. Tam... Zielony z Boś? Ty, jest jeszcze ten bank Boś w Polsce? Był taki kiedyś. Jest żubr, tam bo... jest czerwony. Czerwony? Myślę, że zawsze dużo jest no. Zielony. Czerwony ten z wujkiem sta... Nieważne jakim. Nie, no, najlepszy nie, bank, bo tam są pieniądze wspólne. Wspólna kasa jest. Zielony, ale no teraz przynajmniej jest czerwony. A pamiętacie może kiedyś, nie wiem czy każdy z was, a na przykład ja, jak miałem tak 13 lat, to były strasznie mocne takie style ubioru. Dla dziewczyny szczególnie na ty i buty z Adidasa na S. Pewnie jak ktoś mieszkał w Anglii albo gdzieś, to mógł tego nie kojarzyć. Nie wiem dokąd zmierza tam. Buty na S. Dzięki, widzu. Sesafter dał na Goliborde 5 zł. Tu znowu twój Wiwic. Okej. Dobrze, że się ze mną zgodziłeś. Jebać homofobów oraz cmolnbruk. Nie będą nam ciemni kraść pracy. Ale nie pisz tak, nie wolno tak pisać, widzu, ale dziękuję za donate'a. Dyskusja. Chodziło mi o Thunberg Girly i super stare Adidasy. W moim mieście, gdzie mieszkałem. Normalnie super stary ci kupił buty? Super stary, że kupił. To nie było ludzi, którzy lubili taki styl po prostu ubierania, bo... Jak wiecie... można nazwać buty super stary? Przecież ty słyszysz jak to brzmi? Ty to słyszysz? Czy tylko ja to słyszę? Słyszysz to? Się to po prostu rodzice wybierali. Mnie to mama zmuszała, żeby nie nosić czarnego całe życie. No i nie wyszło. Ja mam pewien pomysł. Ty mama rasistka konkretnie. Z kolei wymieniamy takich memicznych, znanych Polaków od jedynki. Jan, ty można tak mówić? Mogę powiedzieć tego drugiego w kolejności, ale jako pierwszego go podać? Jan, nieważne. Pudzian. No, zabrałeś mi Polskę górą. Chociażby ten, Piotr Żyłap, bo jemu córka chyba puknęła tą kostkę do toalety, coś w tym stylu. Ale... Co? Co tu się w dupę? Dobra, wymień jeszcze memicznych Polaków. Stonoga. Morawiecki. Jan Paweł II, Pudzian. A, Korwin, no tak, Korwin. Ferdek? Ale to tak łapać. Tusk? A, Najman. Najman, rzeczywiście, Najman. I to było w ulicy, pamiętam to. To prawda jest, what the fuck? No tak, coś mi się kojarzy. Ja się odmutowałem nie po to, żeby się zaśmiać, tylko po to, żeby powiedzieć, że jesteście po czasie. Także, słuchajcie, kolejne głosowanie. Dawajcie swoje głosy. Pamiętam, czekaj. Kogo kikną, myślisz? No nie wiem, tego trójka mogą kiknąć za to, że się tam przejęzyczył. Szczerze, myślę, że... Bo oni nie mają żadnych tropów nadal. Nadal mi siódemka śmierdzi, ale go nie kikną, bo on prawie nic nie mówi. Tak ukrywa się, więc kikną trójka. Ta runda. Słuchajcie, teraz znowu ktoś odpadnie. I znowu taką przewagą bezpieczną, bo czterema głosami zdecydowaliście, że waszym zdaniem obcokrajowcem jest... Trójeczka. Dziękuję bardzo. Dowiemy się, czy to prawda za jakiś czas. Pytanie do was, czy gramy dalej? Ja nie gramy wiem. Dalej. Chcecie to... Myślisz, że nadal jest wśród... A, słyszałeś, co powiedział dziewiątka? Że nie wie, czy grać dalej. Czyli, że chciałby to przerwać teraz. O, śmierdzi dziewiątka, nie? Dziękuję bardzo. Dowiemy się, czy to prawda za jakiś czas. Pytanie do was, czy gramy dalej? Ja nie gramy wiem. Dalej. Chcecie to przedyskutować? Na pewno ta pośrodku, to mi wydaje się, że ona jest głosujemy. Polska. No, no, ja Pewne piki, to mi się wydaje piątka, czwórka. I tyle.
W sumie, kto jeszcze? Dalej, będzie zabawnie. No może tak, dla bezpieczeństwa, ręka do góry, kto chce dalej. Przewaga jest, dobra, let's go. A, nawet wszyscy, dobra. Czas start. To ja bym kontynuował to pytanie odnośnie memicznych Polaków z internetu. Dla mnie to pazdan, no ale... O, było coś z pazdanem. No to dla mnie Iga Świątek, głównie raz paletką. Dźwig Machłowicz. Czy pamiętacie takiego... Czemu dźwig w dupę? Jaki dźwig? To jak Stachu Jones? Dla mnie bardzo... O kurde, dobra, ty, on teraz wyeliminował moje podejrzenia. Ty, ktoś z zagranicy nie kojarzyłby memów z żulami sprzed 15 lat. O ja pierdziele. Znaczy z żulami, czekaj, przecież to jest nie orzeł, przecież Stachu Jones to jest ten won z mojego pola. Ten co niedawno, o magnaci, racja, ale to jest bardzo stare. Ktoś by tego nie kojarzył chyba teraz, jakby oglądał neta, nie? Po polsku. Bardzo mocny piłkarz, czyli Rafonix. O Boże. No i w sumie nie wiem, jakie można jeszcze pytanie zadać. Rafonix, ale Rafonix jest z tego, ciągle są memy o nim. Nie wiem, siódemkę się trochę wybronił według mnie. Rel? Czuję, że czwórka na pewno jest Polakiem, ma wszystkie trendy i tak dalej. Ale tak piątka dla mnie wygląda na jakby mieszkała w Anglii albo pochodziła z Anglii. To ale ona ma też takie rysy, nie wiem czy zauważyliście. Takie no tak. Rysy nie nasze. Ja. Ty, jak się nazywa coś takiego? To nie rasizm. To jest, jak to się nazywa? Ty, ale leci ona. Ja się właśnie też zastanawiałam, na przykład, czy Hodo nie dobierał tutaj osób ze względu na typ urody. Bo mi na przykład dużo osób mówi, że ja mam urodę azjatycką. Że mam lekko skośne oczy i bladą cerę. Ja bym coś zachmęcił nigdy w życiu. Ja no. Widzowie, czy ja wyglądam w 100% jak Polak, czy nie? Ale napisz rel. A jak nie jak Polak, to jak kto? I nie można wymienić Żydów. No nie można. Arab. O, to wcale. On jest niewinny. Się skupcie lepiej na agencie. Na agencie, czyli jest to jeszcze. Jest, pewnie. Ej, bez zlitu, ale zlitował. Przez to, że oglądam każdy odcinek, mniej więcej kojarzę, kiedy on kłamie, a kiedy nie. Przecież ja nigdy nie kłamię, o co chodzi? Tam siódemka, mam pytanie, gdzie teraz jesteś w pracy? Aktualnie pracuję w Escape Roomie w Poznaniu. Ale zajebista robota. Co? Gdzie? Teraz jesteś w pracy. Aktualnie pracuję w Escape Roomie w Poznaniu. W Pumie? W sensie Puma, ten sklep z ubraniami? Czy co on powiedział? Czy on powiedział Escape Roomie. A, ja już... Ja pierdzielę. Dobra, on nie jest Polakiem, zrozumiałbym od razu przecież. To jest zajebista robota. Zazdroszczę ci, no, ja zasrany lot to robię. Okay. Tam jest nazwa firmy. Wzmianka o Escape Roomie wzbudziła w szóstce nowe podejrzenia. Dobra, to coś wam powiem. Wiecie jaka była rekrutacja? Na Polaka. Czyli Hodo musiał znać Migargant od początku. Co ty mówisz? Ty inkantację miałeś w szkole? Co on mówi znowu? Dotacja na Polaka, czyli Hodo musiał znać Migargant od początku. Jeżeli oglądacie kogo? Hodo, wiecie, że z Escape Roomem w Poznaniu miał filmik i zna osoby, które tam pracowały. Ale jakaś gruba rozkmina. To nie był mój Escape Room, to była konkurencja. Możesz się parę wymigiwać. Równie dobrze, dokładnie. Pamiętajmy, że każdy tutaj też może kłamać, nie? No tak. A, czyli przyszedłem do pracy tak, posiedzieć w randomowym biurze. Ja jeszcze tak się mogę pochwalić. Ja parę lat temu trenowałam hokej na lodzie i no przez dobra, pewien krótki, bo krótki, ale pewien czas grałam. Ty jak hokej? W Polsce się da w ogóle trenować hokej? Grałam w reprezentacji Polski, więc jeśli chcecie, mogę poszukać jakieś zdjęcie i wam pokazać, czy coś. No tak, ale to wiadomo. Chyba unihokej. Miałeś w szkole unihokej? Tak przynajmniej u mnie się to nazywało. Że wyjmowali te na salę gimnastyczną bramki i się grało piłką. Normalnie piłeczką. Wiadomo jak to jest z reprezentacjami w Polsce, że nawet biorą obcokrajowców, im dają obywatelstwo polskie, żeby gargali. Wydaje mi się, że to i tak do niczego nie prowadzi. Nie, ja mam małe spostrzeżenie. Co? Do szósteczki. Przy dłuższej wypowiedzi, jak tutaj kłóciła się z piątką,
Czasami R nie umiałaby mówić do końca, bo jakby takie... Nie umiem wymówić, już mówiłem, mam wadę wymowy, no dlatego mnie Fodo wziął, żeby mnie wyeliminować. Można by dać pytanie do piątki, żeby upewnić się, że nie jest tam z Anglii i tak dalej, i tak dalej. Najpierw tak, czy oglądałaś Harry'ego? Oglądałam, no, za dzieciaka. Po polsku oglądałeś? Tak, no, wszystko raczej oglądam po polsku. Okej, okay. Jak się nazywało to stworzenie, które jak dasz muskietę, to... Zgredek. Dobra, no to już, ja teraz nie mam pytań, nie, jakby... O, jedna... Trzy. Z moich ulubionych postaci akurat w Harrym Potterze. O. Koniec czasu, proszę państwa. Przechodzimy do głosowania. Nie, no piątka się nie wydaje być za granicy. Czemu ją tak atakują? Ty ją kikną? No co ty pieprzysz? Kikną piątkę? Ja bym kikował siódemkę albo szóstkę. Przechodzimy do głosowania. Zastanówcie się, kto wam najbardziej śmierdzi. Słuchajcie, no, dobre wieści dla większości z was, wedle jednej osoby, bo znowu ktoś odpadnie. 3 głosy tym razem, także przewaga maleje, ale nadal wystarczająco, żeby opuścić nasz program. No i opuści ten program numerek 5. No to dziękuję, co miło ty było. Czemu? Została 5 osób. Jeżeli byście się teraz podzielili, każdy zostanie po 100. Natomiast jeżeli w waszym gronie... Ej, serio? Ty impostor im tam na umysły wleciał, że kiknęli ją. Nadal jest agent, to on wszystko wygra. Pytanie, czy chcecie grać dalej, przejść do ostatniej rundy? Siódemkę bym kikował, albo dziewiątkę. Można byłoby już tutaj zamknąć i dostaniemy sobie po 100. Jeśli jesteście pewni, że nie ma tutaj agenta w razie czego, nie? Na po co? Nawet jakby nie było tego agenta wśród nich, to ja bym grał dalej, żeby mnie z mniejszą ilością ludzi się dzielić. Ja bym do 2 osób grał. Żeby najwyżej na 2 osoby się podzielić, a w najgorszym przypadku no to ten typ, co doszedł do końca, zgarnie i tyle, no bo to jest, tak zgarnie, jak jest wśród nich. Nie. Siódemka za każdym razem. Jakby ciebie wywalili? No co ty chłopie. Mówi, żeby już zakończyć. Bo ja chcę hajs. No w sumie każdy chce hajs. Potrzebuję od was decyzji, czy gramy czy nie. Ręka do góry. Kto jest za graniem dalej? Jakbym odpadł na samym początku? Czemu? Tylko 2 osoby, czyli 3 chcą zakończyć. No i mój 7 jest impostorem, tak mi się coś teraz wydaje. Ale 9, bo ty nie podniosłeś ręki, nie? Nie podniosłem, bo już... Ostatnią minutę wam daję na podjęcie tej decyzji, timer ruszył. Zastanówcie się, czy chcecie grać dalej, czy nie. Nie, bym jeszcze tą ostatnią rundę pociągnął. Zawsze to te parę złotych więcej by było, gdybyśmy odrzucili. No dobra, dobra, no dobra, to gramy, to jest przegłosowane już. No to jeszcze raz, ręce do góry, kto chce grać dalej. No to gramy już. Dobra. Ostatnia runda, jeżeli uważacie, że tu jest cały czas imigrant, to lepiej go wygłosujcie, bo inaczej wszystko przegracie. 10 minut czasu. Czyli przesłanie tego odcinka to, że trzeba się pozbyć imigranta? Żeby zarobić pieniądze? To jest trochę dziwny ten odcinek. Start. Okej, to może obecnie... Trochę jakby mówię o filmie, nie? O tym filmie, że to jest dziwne, nie? Jakie zawody wykonuje się lub jak się uczycie, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Ale jest grubo. Też bym nie wiedział, szczerze mówiąc, gdyby nie to, że wiem. Jestem pracownikiem totalizatora sportowego. No to ja na przykład uczę się pielęgniarstwa, studiuję teraz na 2 roku w Katowicach na Siumie. To ja jestem studentem na Politechnice Śląskiej Budownictwa. Za pół roku piszę już inżynierkę z tego. Bo ja jestem informatykiem, też w tym roku piszę inżynierkę. Jeśli chodzi o tym, czym się zajmuję, no to escape roomy, gdzie też jakby wiadomo potrzebuję dużo gadać. Rozmawiać z ludźmi, wytłumaczyć zagadki, wytłumaczyć jak działają mechanizmy. Jak dziadek wolno łapie. W szkole mechanicznej, ale no nie wykonuję tego zawodu jakby. Jestem... Ja kiknął 7, kiknąłbym 9, 6 i oni się dzielą sianem i luj. Można powiedzieć, że montażystą filmów, montuję filmy, a mechanikiem jestem hobbystycznie, sam dla siebie. Ciągami prowadzę garaż i naprawiamy sobie autka. Więc jak teraz jesteśmy już wszyscy Polakami i nawzajem próbujemy się wyeliminować. Chodzi już... na to, że jesteśmy łasi na hajs. Tak. Słuchajcie, nie wiem czy wy macie jakieś pytania, ale ja mam taką sugestię, żeby każdy powiedział, kogo podejrzewa i dlaczego. No dobra, zacznijmy od 1 może. To u mnie... Wybacz, ale 7, bo od samego początku ciągle naciska, żeby kończyć. Nie to 7, bo cały czas naciska. Śmierdzi strasznie. Nie to 7, nie dość, że ten Poznań Escape Parkom też, że chce kończyć. Mi ciężko na razie kogoś podejrzewać, oprócz, w sumie bym powiedział 6, bo mieszkanie w akademiku też... Nie mówię, że to jest red flag, ale no, ja bym tutaj nawet jakbyś kogoś podejrzewał, to... Ja bym kiknął 6, tak po prostu dla zasady. Jak było głosowanie.
Nie wiem czemu, ale dziwnie się uśmiechał, jakby już wiedział, że być może teraz wygra. No nie wiem, i też przez to, że chce kończyć za każdym razem. No to po prostu jest dla mnie taki stinki, jest dla mnie taki stinki. Ale to też zauważyłem, na każdym odcinku ten, kto najczęściej był podejrzany, ciągle chciał kończyć od razu. W sumie tutaj chciałbym wtedy się kłócić, bo oprócz tego, że za każdym razem, jak już większość chciała grać dalej, to podtrzymywałem tą propozycję. Już wtedy, kiedy inni tak chcieli, to już wtedy się dołączałeś do nich, żeby nie było podejrzeń. No nie. Na początku mówiłeś, że nie, możemy już kończyć. Zawsze no to... mówiłeś, że może lepiej skończyć już. Z drugiej strony wtedy też numer 9 też bardzo często, kurde, nie pamiętam od której rundy, ale też już za każdą rundą chciał kończyć. Nie chciałem, stary, chciałem tylko teraz tą ostatnią zakończyć, bo już nie, bo no, już nie miałem pytań ani nic. Ale to tak no, jest przerzucanie na dziewiątkę. Ale dziewiątka, wiesz, że dziewiątka wygra ogólnie, bo on jest migrantem, a oni kiknął siódemkę teraz, wiesz o tym? I w sensie ciężko mi powiedzieć jakieś rzeczy takie, które nie leżą na wierzchu, nie? Wiesz, nie wiem, zacytować Mickiewicza, powiedzieć, że święto flagi jest 2 maja, czy no nie wiem właśnie, co jeszcze muszę zrobić. Ale to mogłeś się przygotować do tego. Zostało 3, 2, 1, koniec. To umrze i trudno. Słuchajcie, teraz przed nami ostatnie głosowanie. To umrze, trudno? Ty, kto, który to powiedział, bo to jest cytat znany. Gotować do tego. Zostało 3, 2, 1, koniec. To umrze i trudno. Ej, to dziewiąte, znaczy wiem, że kto powiedział Morawiecki, tylko z tych się zastanawiałem. Ty, dziewiątka to tak się wybiela. On dużo rzeczy zna, ale on nadal mi nie pasuje. To jest imigrant, ale się przygotował do odcinka. Rel? No. Słuchajcie, teraz przed nami ostatnie głosowanie. Pamiętajcie, jeżeli się pomylicie i w waszym gronie nie, nadal po tym głosowaniu będzie... Dobra, siódemkę kick. I nie wiem, ty i szóstka wygra pieniądze, bo jest imigrantem. Będzie agent? To nic nie dostajemy. Zastanówcie się dobrze i oddajcie swój głos. I czemu nie wzięli na kamerkę jednej osoby czarnoskórej? Tak się teraz zastanawiam. Bo wiesz, jak tak dymy by biły? Oni by go nie kiknęli, bo to byłby rasizm, a jednocześnie on by mówił z akcentem takim ciężkim. I okazałoby się, że on nie jest imigrantem, po prostu no udawał, trollował pod content. Ja pierdzielę, byłoby piękne. Proszę Państwa, mamy wyniki, najwięcej głosów, bo aż 4. Zdobył numer 7, jak się nie trudno domyślić. Niestety z nim się teraz pożegnamy. A teraz... Ty, ciekawe, ej, szczerze myślę, że wygra imigrant 9. Na następująco, jeżeli w waszym gronie jest obcokrajowiec, to on wygrywa całość. Jeżeli nie, to wasza czwórka dzieli się 5 stówami. Żeby się dowiedzieć, kto był kim, zaprosimy teraz osoby, które odpadły wcześniej. Ty, a z jakiego kraju imigrant ogólnie myślicie? Ja myślę, że imigrantem jest 9 z Ukrainy, czy coś takiego. Po kolei dowiemy się, kto się urodził w Polsce, a kto nie. Zacznijmy od numeru 2. Dzień dobry. Słuchaj, powiedz, gdzie się urodziłeś? W Wówku Śląskim, już mówiłem. Nie kłamał. Czemu wyrzuciliście go jako pierwszego? Też się zastanawiam. Kogoś trzeba było. W drugiej rundzie nie odpadł nikt, natomiast w trzeciej ósemeczka. Powiedz nam, czy to jest twój naturalny język, czy urodziłaś się w Polsce? Oczywiście, że tak. Tak, proszę państwa, jest to Polka z krwi i kości. W sumie nie wiem, czemu ją kiknęli, chyba dla jaj. Kolejna osoba, która odpadła, to była trójeczka. Co tam, jesteś z UK? No kurczę, miałem nadzieję, że się uda. Ty, to był imigrant? No co ty pieprzysz, czekaj. Nie wierzę w to. Safter dał na Goliborde 5 zł. Czyli jednak. Hej, to znowu. Dzięki. Ja. Zgadzam się z tobą absolutnie, że trzeba czarnych kickować z naszego. Nie, skip! Nie wolno tak pisać! Nie pisz tak. Padła, to była trójeczka. Co tam, jesteś z UK? No kurczę, miałem nadzieję, że się uda. No ale nie, no jestem z Łodzi. Znaczy, urodziłem się w Łodzi. To. Ach, dobra, nieważne. Prawda, proszę państwa. Zostały jeszcze 2 osoby. Na początek. Piąteczka. No, uroda mnie trochę zdradziła, no ale no mówiłam, jestem z Katowic. To prawda! Ty, no mówię ci, że 9 to imigrant. Jest z Katowic. Od początku teraz, mówiłem. Jeżeli wasza teoria o jakichś escape roomach od i... początku wiem, że 7 chyba, bo on mówił tak nie. Albo 9, zobaczymy. Nie wiem, o co tam chodziło. Jest błędna, to nic nie wygrywacie. 1, 4, 6, 9. Ale zaraz się dowiemy wszystkiego. 7. Jak powiedz nam, czwórka? Gdzie się urodziłeś? Będę, że nie mam ze sobą paszportu. Ale urodziłem się w Kijowie, w Ukrainie. Proszę, mówiłem ci! Od razu było słychać! Od razu w dupę było słychać!
Jest! 1,469, gratulacje. Wygrywacie po ileś tam złotych? 125. No mówiłem 7 albo 9, to bez pierwszym kiknął obydwu i wygrał siano. Mieliście dobrego nosa, do 5 razy sztuka, tak? Za 5 razem wam się udało wyeliminować dobrą osobę. No i to już wszystko, dzięki za oglądanie. Tutaj jest cała playlista z filmami o ukrytych agentach. Fajna. Możesz sobie kliknąć, a jeśli chcesz... Fajna. Dobrze, że chce się ludziom jeszcze robić rzeczy w necie, nie, widzowie? Bo możemy to oglądać i siedzieć na wypieprzonych jajcach i zreagować, nie? Fajnie, nie? Zgadzasz się, Ren? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!